Witajcie ludzie, z tej strony oczywiście Warzenrux, a to jest 21 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Rzadko u mnie bywa, że serie mają po 20 odcinków, ale no jak już jest coś, to jednak jest. O, tutaj mam w ogóle jakąś miksturę, to jest oczywiście mikstura many, tu jest skórzany mieszek. Roślin mi się naprawdę, no nie chcę zbierać. A na ten odcinek sobie stworzyłem w myślach biznes plan fajny, znaczy biznes plan ogólnie, myślałem, że tam jakaś jaskinia fajna jest. Stworzyłem sobie taki planik w myślach. Po pierwsze, lecimy teraz powybijać pełzacze tam na górę, bo tam na stówę są pełzacze. Były na Pirate Leben, a jak już sami wiecie doskonale, no to Pirate Leben praktycznie odzerowane jest. Każdy stwór praktycznie, co tutaj biegał, chyba ty... O Jezus Mario, ale uderzyłem przez przypadek w ten mikrofon, cholery. Muszę sobie go inaczej zacząć ustawiać, nie wiem, gdzieś na suficie se powieszę normalnie. Później pójdziemy do domu uczonych. Zobaczymy, co tam jest. Wiem, że tam jest chyba jeszcze jeden demon i nie wiem, jak sobie z nim poradzę. No ale będzie trzeba sobie jakoś z nim poradzić. No, my jesteśmy bezimienni. Gothic mi coś zaczął naprawdę dobrze chodzić. Nie chwalę dnia przed zachodem słońca. Ale póki co mordeczki, no jest świetnie, tutaj nie wiem co mnie czeka, zawsze chyba tu w Pirate Leben były zwykłe pustynne szczury, ale nie wiem co będzie teraz na mnie tutaj czekało. O nie, krwawy ogar, jak w ogóle ruszył na mnie, ej, bo on mi za bardzo życia aż tak nie zjada. No jak zauważyliście, walka mi trochę lepiej idzie, jestem bardzo zadowolony z tego, mam wczoraj. Kiedy ja to nagrywam, jest w środa. Odcinek nagrywałem też nocką we wtorek i właśnie pokupowałem sobie troszeczkę bełtów i wiecie ile ich wyszło? Właśnie chyba 500 kupiłem. No póki co nie musimy się martwić, dostawa jest nieskończona naszego oczywiście przyjaciela Gareta. No i co? Praktycznie takie same itemki jak w Pirate Leben. A czy będą pustynne szczury, skrzyneczki i pełzacze, zaraz się dowiemy tego. Czy coś tutaj jest? Skrzynek tutaj nie ma, ale jest skarb zakopany, proszę bardzo. Czyli co, odkopujemy skarb, oczywiście z kosteczków nic nie ma. No niestety z kosteczków nic nie znajdziemy. Ale jest tutaj oczywiście... Jest tutaj kolejna kamienna tablica, mam nadzieję, że to będzie do zręczności i będę mógł sobie... To jest życia, tablica jest życia, jest magii, broń dwuręczna! Mamy broń dwuręczną plus dwa mordeczki i srebrny pierścień jakiś dostałem, ale czy to jest zwykły srebrny pierścień? Nie, czekajcie, to nie jest chyba zwykły srebrny pierścień. To jest chyba pierścień nietykalności? A dobra, ja go chyba miałem. Pierścień wodnego kręgu, pierścień kamiennej skóry, pierścień ognia, pierścień zdolności, pierścień magicznego pancerza, plus 5 przed bronią. Pierścień kapłana? Skąd ja to mam? O proszę, rzeźbiony pierścień, amulet ognia, amulet wojownika, ochrona przed bronią, ale nie wiecie co? Jeżeli ja się nauczę zręczności, teoretycznie siły się postaram się jakoś na luzie uczyć. Więc po prostu sobie tą siłę odrzucę i po prostu na razie będziemy walczyć tak jak jest i po prostu jak nauczymy się do 90 siły, bezpośrednio po prostu wiecie co już później będziemy robić. Tu jest gdzieś pustynny szczur, nie wiem gdzie one są. Ogólnie ja bym sobie grę wczytał, żebym miał cały zarys potworków, bo ja tutaj nic nie widzę, kompletnie tutaj... Nie widzę, gdzie są potwory, nie wiem czemu mi się świat czasami nie renderuje. Dobra, jesteśmy, tylko coraz mi coś dziwnie Gothic zaczął chodzić. No chyba, że to jest efekt tej kopali cholernej. No tutaj mordeczki, naprawdę dużo będzie potworków. Więc no co, tylko się szykujcie, no bo będzie naprawdę grubo ogólnie. Będzie naprawdę grubo, tylko trzy pełzacze na mnie lecą, no bez jaj. Dobra, tego pełzacza wojownika, tego też sobie wybijemy. No wiecie... Trzeba poekspić, ja też chcę z wami coś poekspić na... chcę też coś z wami poekspić na wizji, no nie chcę kurczę ekspić samotnie. Oczywiście poekspimy gdzieś też, znaczy będę też ekspił samotnie, ale oczywiście to nie jest ten moment. Ekspić samotnie na pewno będę na bagnach, bo tak jak wam mówiłem, patrzyłem co mniej więcej gdzie jest i na bagnach po prostu byłem wręcz zdumiony.
Bo tam było tyle rzeczy, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej, zmarnowałem wytrych, ale dobra, będziemy na jednym wytrychu najwyżej jechać. Kurczę, u kogo ja będę mógł kupić wytrych? Wiem, że ktoś tam zdolności uczył, ale co dalej? Tam są pustynne szczury, oczywiście, które wybijemy. Tu jest jakiś pierścień w ogóle. I są tam skrzyneczki, oczywiście. Dobra, pustynny szczur zjada swojego kumpla z rodziny. No i kolejny wybity. Powiem wam tak, kusza to jest najlepsze, co może być. Mamy jakiś pierścień. Co to będzie za pierścień? Nie mam zielonego, kurczę, pojęcia. Pierścień wodnego kręgu nietykalności z kamiennej skóry. Powiem wam szczerze, że pierścieni nam po prostu nie brakuje. Ochrona przed bronią, pierścień kapłana, uzdrowiciela. Premia do punktów trafień. Kolejny pierścień, kurczę. Mówię wam. Uczymy się zręczności na fulla. W ogóle co ja tu mam? Pierścień Morgana do broni jednoręcznej, pierścień zręczności. Wiecie co? Ściągam pierścień Morgana, zakładam kolejny zręczności. No i później ściągnę po prostu siłę. Wiem, że teraz mam mniej, ale spokojnie. Czekajcie, ile ja mam teraz do jednoręki z tej broni? Ja teraz do jednoręki z tej broni mam punktów 6. Będziemy mieli 8, czyli 50, 47 jednoręki. Ale mordeczki, będziemy mogli się wyuczyć zręczności no nieco mniej, znaczy będziemy chyba mogli się nieco mniej nauczyć właśnie, ale będziemy mogli właśnie odziać rapier. No taką mam nadzieję, że odziejemy ten rapier. Dobra, otwieramy kolejny kuferek, no i nie mamy już wytrychów, super. Czyli kurczę, no nasza, byśmy musieli się cofnąć. Dobra, prawo, lewo, okej, okay. Czyli jakieś kuferki cięższe, wiecie co, ja tu chyba przyjdę tu pootwierać wszystko poza odcinkiem, jak będę miał naprawdę wytrychy. Oczywiście nie spawnię ich w żaden sposób, nie będę ich kodami przywoływał, po prostu znajdę jakiegoś handlarza. Znajdę jakiegoś handlarza, który po prostu mi te pierścionki, który po prostu mi te wytrychy w jakiś sposób sprzeda. Nie wiem, jaki handlarz jest tutaj, ja sobie znajdę handlarza w Jarkendarze od wytrychów. Nie wiem, kto takim handlarzem może być. Mam nadzieję, że ktoś właśnie z obozu, no bo Gareth chyba nie miał wytrychów. Jeszcze zobaczymy u Gareta. No i tak jak wam mówię, tak jak wam mówiłem, pójdziemy sobie troszeczkę. Właśnie, czekajcie, bo ja tu mam leczenie ran, lekkich ran. Ja mam tu gdzieś chyba ciężkich ran. Leczenie średnich ran, zobaczymy, jak to nas uleczy. Ej, no i hasta la vista, nie zabrało nam to dużo many, bo oczywiście. Nasze piękne tablice, no nauczyły mnie bardzo dużo many, z czego jestem szczęśliwy. No i jest naprawdę fajnie. Nie ma tu więcej pełzaczy, tu jest jakiś jeszcze jeden pełzacz. Myślałem, że jest ich tu nieco więcej. Myślałem, że naprawdę jest ich tu nieco, bo te pełzacze mi naprawdę nic nie robią. Ja sobie wybiję, to mam nadzieję, że to nie będzie jakiś questik, że trzeba wybić pełzacze. No trudno, najwyżej to będzie jakiś questik. Gdzie tu jest jeszcze pełzacz jakiś? A tu jest pełzacz, okej. Okay. Mam nadzieję, że to nie jest naprawdę quest z obozu na bagien. Bo z tego co pamiętam, to obóz na bagnach chyba jest nieopodal właśnie. I do domu uczonych i pójdziemy jeszcze pozbierać tych orków, jeżeli będę miał w ogóle taką możliwość. Tak jak wam mówiłem, te skrzyneczki pozbieram sobie poza odcinkiem. I tak jak mówiłem, nie będę żadnymi kodami sobie wytrychu przywoływał, nic nie będę takiego robił. Tak, tu jest wyjście. Na bagna, oczywiście dopóki nie mam pancerzu, nie będę tam się po prostu zbliżał. Bo chyba no, na piratów już nie reagują zbyt dobrze ogólnie. No ile nam jeszcze do levela brakuje? Mamy jeszcze niedużo, czy tu coś będzie coś, co mógłbym rozwalić sobie? Pójdę sobie zobaczyć, mam nadzieję, że ja nigdzie tutaj nie wyjdę w jakiś sposób poza obszar naszych misji i będzie lipa troszeczkę. Tu jest pełny pełzacz, proszę bardzo. Tak, tu jest polny pełzacz. On oczywiście troszeczkę nam niestety jeszcze zabiera życia. Panie Bezi, no trawnie go, no kurczę. Muszę się oduczyć strzelania z tej kuszy, gdzie w pobliżu są. Kurczę, to ja naprawdę mam teraz bardzo dużo many, tak by the way. Do tego chyba, z tego co pamiętam, lepiej nie wchodzić do tej jaskini. Pewnie się zapytacie, Enrux, dlaczego. Czy bagienny truten jest jakiś mocny? Co? Na strzała? Halo? Ale jaja. Na strzała bagienny truten pada. No dobra, łatwo. Mam tutaj troszeczkę strzały, mikstury. Może Samuel będzie miał jakieś wytrychy? Kurczę, no nie wiem.
No nie wiem jak z tymi bagiennymi cholerstwami, bo pamiętacie, że z Piraty Leben te bagienne szczury po prostu były cholernie mocne. Wąż błotny? Co kurczę, tu węże błotne są? A no fakt, tu były węże błotne, dobra. Zobaczę sobie jak to bije. Dobra, panie koleżko. To jest lajtowo, mordo. Dobra, lajtowo. Ja sobie chcę wbić poziom, może utoruję sobie też chyba ścieżkę do bagien. Jeżeli się nie mylę... Co? Serio, to jest takie słabe? No nie gadajcie, że to jest takie słabiutkie. Nie mówcie, że to jest takie słabe. Klucz low? Otwiera gospodę w obozie bandytów? O cholerka, ale fajnie, mamy jakiś klucz. Dobra, wiecie co? Powybijam sobie to, jak będę naprawdę już tutaj na bagnach. Ja nie chcę nic zepsuć. Mamy jednego węża, dobiłem ten cholerny poziom, o którym wam mówiłem. No i za niedługo rapier będziemy mogli przywdziać. 8 punktów do jednoręki. Wiecie co, jakoś sobie to rozłożę. Myślę, że wydam troszeczkę na broń jednoręczną. Nie będę na razie pakował w siłę. W siłę przypakuję, jak sobie podekspię naprawdę 3 poziomy na tych bagnach, ale to już jak będziemy mieli po misji, jak będę miał wolny czas w Jarkendarze, po prostu sobie wtedy poekspimy jakoś tak, wiecie. No raz, a porządnie sobie wtedy wejdziemy tam, poekspimy, wbijemy naprawdę jakiś konkretny poziom, nie wiem, z 3 poziomy na tych bagnach. Może to z przyspieszenia wam zrobię, zobaczymy, ale chyba właśnie z przyspieszenia wam postaram się pokazać. Bo naprawdę pozwiedzałem sobie troszeczkę, żeby wiedzieć mniej więcej, żeby nie latać jak głupi, gdzie co jest, więc po prostu wejdziemy, zrobimy tam konkretną sieczkę i tyle. I tak jak mówię, nie wiem czy to będę robił oczywiście na wizji, czy to zrobię poza, ale chyba nie chcę marnować za bardzo czasu na taki odcinek. Bo nie wiem czy odcinek z ekspienia był fajny, bo ja bym chodził i wybijał. I to wszystko w sumie bym się nawet jakoś nie odzywał, bo to by wszystko było w szybkim tempie robione. No raczej zrobię to poza kamerami, bo ten odcinek by wtedy naprawdę z godziny wyszedł, zanim my tam dojdziemy i tak dalej, to wiecie. No mamy wszystko pozabijane, 20 punktów nauki. Oczywiście zaraz sobie to w obozie wydamy. Pierw idziemy na lewo do tego domu uczonych, pozabieramy oczywiście wszystkie skóry. A co do tych skrzynek, to ja sobie jakoś, nie wiem... No bo niestety do Górniczej Doliny wrócić nie mogę. Ale z tego co pamiętam, chyba właśnie można było kogoś kupić. Najwyżej sobie na necie po prostu wpiszę. O, tu mamy rybę. Mamy nadzieję, że nie halwora. I po prostu... Tak, tu już nie będzie tych orków. Kurczę, bo tego nie wiem, czy tego orka hordy zabrałem. To jest pytanko, czy ja go zabrałem, czy nie. No trudno. Mam nadzieję, że go przeszukałem wtedy. No są tu tylko pozostałości z bronie, skóry wilka tu są. A co do tych skrzynek, ta jest otwarta z tego co widzę. Bo jest tyłem, znaczy niby jest bez zamka. Tak jakby była po prostu odwrócona tyłem. Co do tych skrzynek, to tak jak już wam mówiłem, po prostu poza wizją sobie pootwieram. Oczywiście... Ojojoj, co się dzieje? Oczywiście postaram się skądś wytryszki wyczasnąć, a jak nie, no to po prostu będę jednym się bawił i tyle, nie? No nie mam innego wyboru. Lekki rkowy topór, kolejne zwoje. Co? Kulista ryba? Czyli mamy w ogóle jakiś, ogólnie mamy jakiś tam klucz do jakiś klucz low, coś takiego, ja nie pamiętam kompletnie co to było, ale ja mam skórzanych mieszków. Dobra, ja mam tyle, w tej rybie coś schowano. Bryłka rudy, proszę bardzo, ale jajka. Mamy skórzany mieczek, sekstansu na razie nie sprzedaję, bo nie pamiętam czy on do czegoś nie był potrzebny. Oczywiście otwieramy każdy mieszek. No i zaraz wchodzimy do domu uczonych, troszeczkę poeksplorować, tylko ja się boję, bo tam z tego co właśnie pamiętam były te cholerstwa, tak zwane ogniste demony, już jednego z nich zabili nasi przyjaciele, no ale jest jeszcze jeden niestety, to mamy w ogóle Beliara, ja się dalej u tego Xardasa nie przespałem, no to dla mnie jest żenujące, że ja tam dalej nie byłem, zaraz też pójdziemy do Grega, próbowanie na brzytwiaki. No i tak jak mówię, zobaczymy jak to będzie z bronią jednoręczną, z bronią dwuręczną oczywiście się tam nie uczę za bardzo. Chociaż kiedyś może coś tam się poduczę, jak nie będziemy mieli na co wydawać, ale wydawać zawsze jest na co, pamiętajcie o tym.
Lecimy, no już pokazuje się goticzek, już mam lagi niekiedy. No mam nadzieję, że więcej tych demonów nie będzie. Jak nie, to po prostu go sobie tu wypoluję i będę do niego strzelał. Bo mam w sumie, mam bardzo dużo bryłek, no i nie martwię się jakoś o to. Te chyba są zakneblowane. No mam nadzieję, że nie, ale mamy tu siłę i życia. Kurczę, tylko że to są trójki. Ja bym się chciał nauczyć, chyba wrócę. O nie, te są do otwarcia, dobre, bo tu będzie bardzo dużo kamiennych tablic, wiecie co? Prawo, prawo. Dobra, czyli będziemy. No będzie długa sekwencja bez wytryszków, no niestety. Ignorowałem wytracanie wytrychów, mam prawo, prawo, lewo. Okej, czyli prawo, prawo, lewo. No będzie 300 tysięcy zapisów, ale okej. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej, bez kitu. Otworzyłem za trzecim razem i bez utraty wytrycha. Kurczę, tak to jest. Ignorowałem sobie. Ej, bo tu są drzwi, czy ja je mogę otworzyć? Tu chyba nie wiem, czy to przypadkiem tego. Nie, kamienny strażnik. Leci, weź i obudź się. Oczywiście kamienni strażnicy jacyś tutaj mocni już nie są dla mnie, bo mniej więcej rozgryzłem. Jak się z nimi walczy? Je trzeba po prostu tymi uderzeniami. Dobra, panie Bezi, bo teraz to mnie zawiedziesz, kurczę. Dobra, bo strażnicy też oczywiście mogą robić uniki. Tylko potrzebuję jakby więcej pola do bitki. Dobra, on jest bez problemu do rozwalenia, tak jak widzicie. To nie jest tak, że. Dobra, jest on rozwalony. Nie To ma nie, niczego to do jak rozwalenia. widzicie. Nie jest tak jak wtedy, że tych kamiennych strażników nie umiałem, no, po prostu nauczyłem się mniej więcej z nimi walczyć. Wiem, że trzeba po prostu na boki bić, wtedy mniej więcej jakoś sobie poradzimy. Wykorzystajmy kolejne leczenie średnich ran i to nas do fulla ulepsza. Cieszy mnie to bardzo. Zapisuje się oczywiście milion zapisów u Enruxa. Czy tu coś będzie? Czy jeszcze ognisty demon, jak widzicie, tam jest? No niestety jest tam ognisty demon. Jeżeli chcemy coś chyba tam wejść w jakiś sposób. No właśnie, on już za mną leci, chyba. Czy on się zbuguje w drzwiach, czy nie? Czy on się zbaguje? On się nie zbagował w żaden sposób, a chyba nas zaraz po prostu rozwali. No chyba, że stąd ucieknę. Czy on tutaj. Nie, nie zbagował się w tych drzwiach. Mam nadzieję, że w tych się zbaguje. Tak, on za nami leci. I tutaj chyba jest jego koniec. Tak, tu jest jego koniec. Nie jest jego koniec, dobra, nie jest jego koniec. Dobra, nie będę tam po prostu zaglądał na razie, dobra. Nie zaglądamy tam, nie zaglądamy tam na razie, bo ten demon jest po prostu, no nie do zwycięstwa. Co? Ja się, czekajcie, bo te drzwi, a tak, dobra, bo te drzwi się same od siebie zamykają. Mam nadzieję, że to już ostatni demon. No tutaj pewnie kamienni strażnicy będą. To jest rzecz jasna i klarowna. Tylko mam nadzieję, że tu tego demona, kurczę, cholernego nie będzie. Mam nadzieję, że dużo kamiennych tablic i mam nadzieję, że tak, lecisz do nas kamienny strażnik number one. Panie kamienny strażniku. Ajajaj, uderzo, ty panie kolego! Bezi, kurczę, co się z tobą wydarzyło się? Weźmiemy sobie też leczenie łatwych ran, tutaj się przypotionujemy. No i kurczę, już chcę wrócić do tego cholernego obozu. Chcę już wrócić do tego cholernego obozu, gdzie są oczywiście nasze spelinie. Leczenie ciężkich ran? Nie, ja bym chciał leczenie lekkich ran sobie wziąć. Czy to będzie nas leczyło do fulla? Tak! Bardzo fajnie. Nie chcę na razie marnować. Co tutaj? Czy coś tutaj leży? Nie, tutaj leżą same zwoje. Dobra, wchodzę oczywiście z mieczem, bo nigdy nie wiadomo, jak jest. Nie, no tu jest kolejny demon, no bez jaj. No ile tych demonów będzie? Dobra, tu jest kamienny strażnik. Mam nadzieję, że no przynajmniej wiecie. Przynajmniej sobie rozwalimy kamiennego strażnika i tam już w środku nikogo nie będzie, panie Bezi. Come on. Dobra, bierzemy kolejne leczenie lekkich ran. Powiem szczerze, nie wiem dlaczego mam te bugi takie z ekranem, że mi ekran faluje, naprawdę. Nie mam pojęcia. Dobra, spróbujemy sobie tego demona po prostu rozwalić. Wiem, że to nie ma racji bytu, bo ja pamiętam tego demona. Oczywiście pamiętam go z Pirate Leben, jakim on jest kurczybykiem silnym. Oczywiście. Nie wiem, czy ja sobie. Ej, bo całkiem dobrze nam idzie. Dobra, ja sobie zapiszę tu. Czy on teraz. Halo, panie Bezi! Jak będziemy tak machać na boki, myślę, że go w końcu zabijemy. Tylko nie możemy się.
Przestań machać na boki. Dobra, póki co mi to wychodzi bardzo sprawnie i fajnie. Dobra, mamy ognistego demona rozwalonego. Dobra, mam już na nie sposób, mordeczki. Po prostu trzeba na lewo i prawo go w jakiś kąt zacisnąć. Ej, bo to jest naprawdę... Te leczenie lekkich ran to jest, no, to jest kurczę ciężkich ran, a nie lekkich. No, come on, dobra. Mamy ognistego demona rozwalonego, mordeczki, no coraz lepiej mi idzie w tego gotika granie. To mnie cieszy, bo rozwaliłem ognistego demona, w nim chyba nic nie ma w ognistym demonie. Pójdę się zaraz, zabiorę za tego drugiego, aczkolwiek no troszeczkę trzeba nerwów na niego stracić, bo wiadomo, w każdej chwili nas może po prostu dziabnąć. Tu jest kamienny strażnik. Tak, tu jest kamienny strażnik, którego się szybko pozbywamy. No i co my tu mamy? To jest pytanie. Odpalać będę w takich miejscach po prostu wam pochodnie, bo ktoś mi tam pisał, że w miejscami jest naprawdę ciemno w takich katakumbach, więc będę wam po prostu odpalał pochodiren. Tu mamy pulpity oczywiście, których nie możemy przeczytać. Tu mamy pierścień. Co to będzie za pierścień? Nie wiem. Kurczę, a tu zręczność 10, nie? Pierścień kapłana. Premia many, premia punktów trafień, pierścień Morgana, pierścień zdolności, rzeźbiony pierścień to jest nasz, amulet, pierścień magii, pierścień z kamiennej, tutaj taki, wodny krąg, ok, nietykalność z żelaznej skóry, no nie wiem, kurczę, tych pierścieni naprawdę mamy za dużo, mordeczki, ja już kompletnie zgłupiałem, stara kamienna tablica mamy. Czyli no nic ciekawego. Oczywiście spróbuję sobie tamtego demona też w taki sposób sam rozwalić. No czarami raczej go nie rozwalę. Więc no będę musiał go sobie w taki sam sposób. Ej, bo teraz fajna grafika się pod tej... Nie ma żadnego livera czy coś. A tu taka graficzka się fajna załączyła po tym. Kurczę, no jest nieźle, jest naprawdę nieźle. Teoretycznie pozwólcie mi, żebym się troszeczkę... No po prostu użyję sobie tego. Mam tu w ogóle miksturę szybkości. Fajnie, tylko czy tutaj ten ognisty demon, on jest tam oczywiście. Ja sobie pochodnie zostawię gdzieś tutaj. No i po prostu idę na niego, polujemy na niego tak jak już mówiłem. Niech on się gdzieś za... Tylko że kamienny strażnik jest, kurczę. Dobra, bo tu jest kamienny strażnik. Pierw tego kamiennego strażnika rozwalić, później zabrać się za demona, tylko że on już na nas poluje. Chyba tak mi się wydaje. Nie, on się położył spać. Tak, on teraz na nas leci, tylko że kamienny strażnik też na nas leci. Mam nadzieję, że demon teraz nie wyskoczy jak Filip z konopi. Dobra, panie strażniku kamienny. Tylko że ej, bo my zaraz przegramy tą walkę, bezi! Jest! Kurczę, ale ciężko bykło. No i zaraz mamy wolną rękę na tego demona teoretycznie i lecimy na niego, no po prostu musimy go jakoś zaprowadzić znowu w kąt. Niech on się... Nie, bo tu jest kolejny kamienny strażnik, dobra, ja tu kurczę nie wejdę, no bez hitu. Ja tu nie wejdę, no, tu jest kolejny kamienny strażnik, ej dobra, panie Bezi, zabij go pan! Dobra, kamienny strażnik jest zabity, tylko czy on teraz nam pozwoli leczenie ran? Nie mam HP-ka. Tu jest oczywiście ten demon cholerny. Czy ja dam radę go kurczę zabić w ten sposób teraz? Ajej, mam nadzieję, że będę mógł go w kąt znowu przyprowadzić. Będę mógł go po prostu klepać. Czy w taki sposób? Myślę, że tak. Dobra, po prostu będziemy... Tylko, że on teraz ucieka nam, kurczę. No niedobrze, bo on nam teraz ucieka. Chciałbym go sobie właśnie w kąt przyprowadzić. I po prostu go klepać. No nie, on już nam niestety w kąt nie wchodzi. Dobra, poczekajcie, bo troszeczkę mu HP zabrałem, ale nie, no to już jest raczej nasza porażka tutaj. Tak, to jest już nasza porażka. Dobrze, że zapis sobie zrobiłem. Dobra, on będzie do nas podchodził oczywiście. Musimy go nie dopuścić, po prostu musimy... ruszać mieczem. Jak mi się to uda, no nie uda mi się, po prostu mi się nie uda. Gdzie ja się zapisałem teraz? To jest tak, tu się zapisałem. Ależ batalia z tym kurczę cholernym tutaj. Gdzie on jest? Tu jest, kurczę. Dobra, na niego chyba sobie odpuszczę, wiecie? Bo no nie mam z nim kompletnie żadnych szans, chyba że się zbuguje. Tak jak teraz, no nie, dobra.
Wiecie co? Chyba go sobie kompletnie odpuścimy, bo jest on naprawdę za silny dla mnie i to nie będzie zbyt proste. No jak widzicie, skuszy go. Niestety. Też nie rozwalę. No, ale czekajcie, bo on się... Dobra, on już jest na zewnątrz. Okej, dobra, po prostu go sobie odpuszczę i przyjdę. Przyjdę, gdy będę miał lepszy damage po prostu, wiecie? On oczywiście tutaj campi, ja sobie używam teraz miksturki szybkości i przyjdę, jak on po prostu będzie... Przyjdę sobie, jak on po prostu będzie słaby. Znaczy nie po prostu, nie będzie słaby, a po prostu będzie... Będziemy silniejsi trochę. On oczywiście zaraz wyjdzie tutaj gdzieś na powierzchnię. Dobra, ja go mam oczywiście w zadku. Chociaż czekajcie, bo ja mam tutaj dużo... A dobra, no ja go nigdzie tutaj nie zblokuję. Dobra, niech on sobie wraca do siebie, my lecimy do obozu. Wiem, że pewnie jakąś tam kamienną tabliczkę fajną żem olał, ale no trudno. Lecimy do obozu oczywiście piratów, tam oddamy misję u Grega. Myślę, że się nauczę zręczności, ile mam w ogóle punktów nauki. Mam 80, 20, dobra, mam 20, 87 tego, okej, jest dobrze. Jest naprawdę very good. No i myślę, że będziemy mogli w końcu, kurczę, ten rapier przywdziać, bo brakuje mi dokładnie 8 punktów zręczności, czyli tam się nauczymy, myślę, za... No nie wiem właśnie, ile mi to zejdzie, no kurczę, chciałbym się te tablice, kurczę, nauczyć czytać. Chociaż czekajcie, jak ja mam w ogóle tablicę za 2? Dużo, jedną tablicę życia mam, kurczę, za 3. Tablica siły, dwuręka. No nie mam tych tablic za dużo, no ale to raczej zmienię. Tego demona, myślę, że tego demona sobie poza odcinkiem pójdę zabić. Tak samo pozbieram tam wszystko, żebyśmy już tam nie łazili po prostu. Pozbieram sobie te wszystkie skrzynie u kogoś, tak, kupię sobie wytrychy. Nie wiem u kogo, ale gdzieś dorwę. Żadnych kodów, tak jak mówiłem, nie używam w tej grze żadnych kodów. Po drugie, pójdę po tego demona, zabiję go, wezmę co tam trzeba i po prostu, no żebyście też czasów nie marnowali, no bo kurczę, no za dużo troszeczkę tego za dużo będzie wtedy. Mógłbym go w sumie tutaj przywlec, no ale oczywiście, dobra, Henry coś z nami ostatnio nie chce zbytnio rozmawiać, nie wiem czemu, więc my czym prędzej co? Nie pamiętam, kto nas zręczności uczył, tutaj mamy Garetha. Pohandlujmy troszeczkę. A ja bym, kurczę, się już siły chciał nauczyć i mieć, nie wiem. Chociaż czekajcie, bo... jaka broń jest od 80? Ja bym, kurczę, chciał już do tego dojść, do tej klingi, kurczę, cholernej. A jeżeli bym tak zrobił, czekajcie. Ja coś postaram się tutaj ogarnąć. Mam amulet siły oczywiście założony, mam premię do siły 10. Ale też mam chyba pierścień. A razem jesteśmy silniejsi. Mam ten pas do siły przecież. Abym wtedy... Nie, no dobra, teoretycznie... Nic za bardzo bym nie miał. Dobra, naucz mnie czegoś, panie Brandon. Siła, jak widzicie, no niestety. No troszeczkę musimy, znaczy na zręczność musimy troszeczkę wydać. Niestety musimy troszeczkę wydać. I chyba jeszcze... Jeden punkt, chyba to wszystko. Tak, mamy 50 mordeczki zręczności i możemy założyć to, co wam mówiłem. Możemy sobie założyć, gdzie on jest? Rapier, możemy sobie założyć mordeczki rapier. Mamy, no mamy lepszy zdecydowanie ekwipunek teraz. Plus ściągamy pierścień do siły, zakładamy do many i do punktów trafień, będzie spoko. Oraz tutaj mamy pierścień zręczności, tutaj mamy 2 do zręczności. I jeszcze jakiś jeden pierścień powinniśmy mieć założony. To w takim razie będziemy chyba do punktów... A czekajcie, bo co jest? Przecież ja mam 2 pierścienie tylko założone. Plus amulet. Powinienem jeszcze jednego móc założyć. Halo. Czekajcie, bo... Mam dwa pierścienie. Mam zręczności i ten. Okej. Okay. Czyli po prostu dwa pierścionki muszę mieć założone. Okej, okay, rozumiem. Pójdę się przespać, bo to jest rzecz pierwszorzędna. No i co? Chyba zakończymy zaraz ten odcinek. Pójdę jeszcze, tak jak mówiłem, do Grega. Mamy już rapier, czyli broń, no naprawdę już potężną, bo ma ona... ile ona miała damage'u? Chociaż czekajcie, bo mamy teraz 62 siły w ogóle. Czy ja u niego teraz mogę więcej siły się za mniej nauczyć? Nie, muszę dalej mieć za 15, dobra. No ciężko będzie z tą siłą się nauczyć. Czy skip nas czegoś może uczyć? Dobra, tutaj oczywiście mnie za bardzo nic nie nauczy. Więc idziemy do kapitana Grega.
Witam cię, panie kapitanie, w sprawie kanionu. W sprawie kanionu? Tak, o co chodzi? Pozbyłem się wszystkich brzytwiaków. Dobrze, bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Super. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Nieźle ci idzie. Chciałem, żeby Bones założył bandycki pancerz i szpiegował tych psubratów. Ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Pogadaj z Bonesem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do obozu bandytów. Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się do doliny. Tak jest, kapitanie. No i mordeczki, o właśnie, jeszcze coś. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Co znowu? Powinien być mądrzejszy. Co wiesz o kruku? Z tego, co mi wiadomo, był jednym z magnatów. Nie mam pojęcia, ale... Dobra, takie pierdółki, jak się tu dostałeś? To w sumie słyszałem, że statkiem. Gdzie jest twój statek? Właśnie. Nie uwierzysz. Od miesięcy nie widziałem w okolicy żadnego statku. Od miesięcy. Wyobrażasz sobie? I kiedy wreszcie jakiś się pojawił, to królewski okręt wojenny. Pełen paladynów. Od topu po kil. Jeśli już mieć pecha, to na całego. Łatwo ci mówić. Roznieśli nas w drzazgi jak pustą skrzynię po owocach. Z całej załogi tylko ja dotarłem żywy do brzegu. Okej, rozumiem. Czyli u Grega i w obozie niestety mordeczki nic już nie mamy kompletnie. Pójdziemy jeszcze do Samuela. I się oczywiście nauczyć nic za bardzo nie nauczymy. Pójdziemy jeszcze zaraz do... pójdziemy zaraz jeszcze do... czekajcie, Jacka Ligatora czegoś się nauczyć, bo on też czegoś uczył. No Morgan już sobie tu nie śpi, mamy rapier. No nie jest to taka długa broń, ale jest potężna, naprawdę. Zobaczycie, że będzie się działo. Zapisujemy koło Samuela. No i mamy to. W ogóle węże błotne są strasznie słabe. Czy ty masz jakieś te... Nie masz kompletnie nic ciekawego. Dobra, szybkie śledzie, nakupmy ich, nie wiem, z 10 albo i nawet 20. I po prostu pójdziemy jeszcze do tej jaskini, którą mieliśmy odwiedzić, tam po drodze do... I po prostu pójdziemy, nie chcę naprawdę się teleportować, bo mi się to źle kojarzy i mi komp po prostu świruje. Znaczy świrują mi te takie paski po prostu. Jak widzicie, szybkich śledzików troszeczkę nakupię. Plus jak będziemy oczywiście stąd wypływać, to znaczy wypływać, teleportować się, no to wtedy. Szybkich śledzi mordeczki mamy aż 20, więc na razie Samuelu widzimy się kiedy indziej, bo teraz to już nie mam niestety nic. Szpiegowanie bandytów. No lecimy teraz do Garetha, do Bonesa. No i to by było na tyle. Tu jest Francis w ogóle. Dobrze, już dobrze. Dobra, od Francisa. Dobra, u Francisa nic nie mamy kompletnie. Tutaj mamy Wena i Morgana. Tutaj mamy załamanego Billa. No nie będziemy go oczywiście dołować. Pójdziemy do Garetha zobaczyć, czy ma wytrychy. No a jak nie, to po prostu w obozie bandytów się gdzieś znajdzie jakieś wytrychy po prostu. No bo jak widzę, no to oprócz bełtów, no nasz tutaj znajomy, no nie ma żadnych niestety. Jedynie co on ma fajnego na ten moment, to ta cholerna kusza, która ma potężne ilości damage'u. Greg kazał wydać mi pancerz. Greg kazał wydać mi pancerz. To rozkaz samego kapitana? A już myślałem, że sam będę musiał wykonać to zadanie. Szpiegowanie bandytów to samobójstwo. Wolę już najcięższą robotę u Grega. Pancerz. A tak, oto on. Uważaj na siebie i lepiej nie rób głupich żartów pod nosem tych bandziorów. Spoko, Bonesik, spoko, nic oczywiście nie będę robił, tylko że piracka zbroja wodnego kręgu, tu mamy średni pancerz bandytów, nie będę oczywiście ubierał do tego pancerza, no i co mordeczki, koniec naszych tutaj przyjaciół, ucz mnie, co on mnie mógł uczyć, kuszę się chcę nauczyć, mamy jeszcze 3 punkty, 4 do rozdania, ja sobie wszystko wkuszę. Dobra, czyli już nie mam w ogóle. Czy ja coś jeszcze z jednym... czy ja coś jeszcze tutaj kupię z jednym punktem, czy nie? W ogóle się zmieściłem, bo chyba mam 60 teraz punktów siły. No oczywiście, jak będą lepsze miecze i będziemy mieli dużo, nie wiem, tabliczek do siły, czy coś, to oczywiście inaczej będzie.
Czy ty mi dasz coś? Łuki, można się łuków jeszcze za jeden punkt. Dobra, wiecie co? Nauczę się tego za ten jeden punkt. Zawsze to jeden punkcik do przodu. No i panie Jacku Alligatorze, dzięki za przyprowadzenie. Ja już swój rozdział póki co w obozie zakończyłem. No i po prostu lecimy do bandytów. No, przez bagna będziemy przechodzić. No tam będzie naprawdę mordeczki jak spa. Bardzo dużo. Odcinek z bar... Ja gdzieś słyszę... Słyszę gdzieś polne pełzacze, nie wiem gdzie, dobra, trudno. Pewnie tam na górze jakiś polny pełzacz chodzi. Tym samym my lecimy mordeczki w końcu. Pójdziemy sobie jeszcze tą jaskinię przeeksplorować, no i rozdział obozu piratów i kanionu mamy póki co zakończony. Ja tam będę tylko i wyłącznie wracał po to, żeby nie wiem, coś sprzedać czy coś, ale zobaczymy, bo przecież mamy handlarzy pełno. Mamy pełno handlarzy, przecież w obozie na bagnie na pewno. No i w tym obozie na bagnie sobie po prostu, znaczy pójdziemy jeszcze do Saturasa, bo u niego jakiś quest mamy. Tutaj jakieś lekkie lagi, to już wiem, że odcinek oczywiście się nagrywa. Tutaj mamy tą cholerną jaskinię, koło której przechodziliśmy. Tutaj mamy naszych goblinów. Tu jest gobliński wojownik, którego nie chcę, kurczę. Czekajcie, bo ja kompletnie się gubię. Dobra, panowie. Oni nam oczywiście za dużo nie robią. Halo, halo, panie Bedzi. No kurczę, te gobliny są... Ja pierdykam, jakie one są denerwujące. No to nawet nie wiecie sobie, jak one są denerwujące. Znaczy ci, co grali w Gothica, no raczej wiedzą, że one są bardzo denerwujące, ale wiecie, jak to wygląda. Dobra, pewnie jeszcze dzisiaj wieczorem będę ogrywał sobie Gothiczka. Nagram sobie kolejne dwa odcinki, bo chcę mieć, nie wiem, z 9 odcinków na zapas, naprawdę. Teraz na tą chwilę jest godzina, już wam mówię. Zrobimy jeszcze tą jaskinię i chyba tutaj zakończymy. Jest teraz 13.11, czyli jakoś już 40 minut odcinka zleciało. Zapiszę sobie, nie wiem, pod piątką. Tu jest cieniostwór chyba, z tego co pamiętam. Nie wiem niestety, czy on jest bardzo jakiś silny. Jest bardzo silny ogólnie. I on nas chyba pewnie rozwali. Aczkolwiek jak nie będę pajacował, to uda mi się go rozwalić. Halo, Bezi. Dobra, cieniostwór rozwalony, szwank za dużo na mnie zrobił. No tylko troszeczkę życia odebrał i to wszystko. Mam 684 bełty. Wiecie, na co to będzie szło? Tak jak wam mówiłem, mikstura. Tak jak wam mówiłem, jest bardzo dużo potworów na przejściu do obozu na bagnach. I uwierzcie mi, że... dobry długi miecz? Proszę bardzo, srebrny pierścień jakiś. Okej, okay, dobry długi miecz. Zobaczmy, co to jest za cholerna klinga. Rapier, długi miecz, buława na łańcuchu, dobry długi miecz to jest ten, okej. Okay. Tak jak mówiłem, skrzynki będziemy sobie otwierać, ja sobie pootwieram wszystkie poza odcinkiem. Po prostu sobie pochodzę na szybkim śledziu, później najwyżej kupię ich z 50, żebym miał naprawdę na zapas no i tak to jakoś wyjdzie. Nie, ja nie chcę białego rumu. O, już wiem przynajmniej, że mogę sobie rumkiem podładować troszeczkę many. Dobra, fajna wiadomość, nawet nie wiedziałem w sumie. Tak jak wam mówię, będziemy sobie mogli w następnym odcineczku no już działać na bagnach i tam rozgryzać tą całą szajkę bandytów. No i po prostu mordeczki, no co ja wam mogę powiedzieć. W następnym odcinku po prostu no zajmujemy się bandytami na bagnie. Myślę, że bandyci nam zajmą dwa odcinki. Kolejne dwa odcinki mi zajmie szukanie tablic i chyba pokonanie kruka, czy jak to tam będzie, bo już nie pamiętam. No i myślę, że na tym etapie wtedy już zakończymy naszą przygodę w Arkendarze i będzie można pójść oczywiście o krok dalej. Czyli jak rozumiem, o krok dalej. No jak widzicie, ten mieczek już nie jest tak długi, ale jak widzicie, obrażenia są konkretne, naprawdę są konkretne. Mamy 47 niestety zręczności. Niczego tu nie znajdę. Chciałbym mieć więcej, aczkolwiek 47 zręczności, 47 jednoręki. Myślę, że kamiennymi tablicami troszeczkę się tego wyuczymy. Tak jak wam mówiłem, pójdziemy jeszcze do Saturasa. Tutaj mamy Mixira. Jeśli spotkam, naucz mnie tego dziwnego języka. To się nauczę, jak będę oczywiście miał punkty nauki. Czyli za... No myślę, że z obozu na bagnie teoretycznie mam naprawdę blisko. I nie będę miał jakoś problemu, żeby tu dojść. Tutaj mamy Riordiana, a gdzie jest Saturas? Saturas pewnie u siebie siedzi. Jeszcze nie, no nie będę skakał już do tych katakumbów, bo mi niepotrzebne. Panie,
Na paru spowiedził mi o potopie. O właśnie, nie wiem o co tu chodzi w tym kwestie. Że Adanos zstąpił z nieba, aby ukarać niewierzących i wygnać ich do królestwa umarłych. W świętym gniewie kazał falom morskim zalać budowniczych tego miasta i zmyć ich z powierzchni. Bagno na wschodzie jest pozostałością po tych wydarzeniach. Okej, dlaczego Adanos tak się rozgniewał? Dlaczego Adanos tak się rozgniewał? Świątynia w tym mieście była kiedyś wielkim, jasnym budynkiem. Wszyscy ją podziwiali i modlili się do naszego boga Adanosa. Radames, syn dowódcy Quahodrona, zbezcześcił świątynię. Jeden po drugim budowniczowie schodzili na ścieżkę zła. Adanos nie mógł im wybaczyć. Budowniczołowie. A nie budowniczy, że jak to tam. Dlatego tak ważne jest, abyśmy powstrzymali kruka. Ma zamiar dostać się do świątyni. Dobra, czyli. Niech cię chroni Adanos, pewnie. Czyli już niebawem chyba do kruka się będziemy mogli. No wiadomo, że do niego dostać, ale wiecie o co chodzi. No jak najszybciej będziemy się starali dotrzeć do tego kruka. Schodzę sobie już powoli na te bagna. Oczywiście no tam będzie strasznie dużo mordeczki. No pójdziemy jeszcze sobie tutaj na dół. Zobaczymy czy coś tu jest. Ostał się tutaj jakiś jaszczur jeszcze, tak by the way. Jak widzicie, no one naprawdę z nami żadnych szans nie mają. Jaszczury i inne duperele, typu jakieś trutnie, krwiopijca tu jest, proszę bardzo. No niestety krwiopijce też z nami żadnych szans nie mają. 40 punktów doświadczenia to tak naprawdę dla mnie nic nie jest, więc co, ja sobie zakładam. Oczywiście na razie dopóki nie wchodzę, albo dobra, już sobie założę ten cały kostium bandyty cholerny. No wiem, że strasznie słaby jest ogólnie, tu jest pancerz średni bandyty, jak widzicie. No nie wyglądamy w nim jakoś super, znaczy sorry, Bezi w nim wygląda super, przypomina mi to tak, wiecie, obóz oczywiście. Nowy obóz. Jest tu oczywiście dużo krwiopic mordeczki. To będziemy musieli sobie. Tylko mam nadzieję, że te trutnie jakoś mocne nie są, panie Bezi. Ale mi walnął. Dobra, ten pancerz jest tragiczny ogólnie. Czy ja coś z bagiedniego trutnia będę miał? No nie mam nic za bardzo. Czy coś tu jeszcze jest ogólnie? Tu jest jakiś gościu. No zanim w następnym odcinku po prostu skończę sobie odcinek właśnie tutaj, krwiopica. Dobra, czy tu coś jeszcze jest ogólnie? Nie, ale tu jest lens, no jest lens oczywiście. Ma on oczywiście pierścień naszego tutaj bractwa. No nie, niestety lens został ukatrupiony. No inni niestety, inni ludzie, bagienny golem? O kurka, rurka. No jak widzicie, tu są bagienne szczury, tam są bagienne szczury, tam są bagienne trutnie, ja to będę wszystko wybijał. Jeżeli, powiem tak, jak nie będzie już żadnych misji tutaj na bagnach, to po prostu sobie tam wejdziemy. A już w następnym odcinku mordeczki, no po prostu przechodzimy na te bagna. Tak więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mówiłem, że widzimy się w kolejnych, tak więc hejo, pa, pa i hej.